Dobra, słuchajcie, to będzie trzecia część filmiku na temat diagnozy, dlaczego ten głośnik się uszkodził. No i powiem wam, że wspólnymi siłami, razem z wami, dzięki waszym też komentarzom, znaleźliśmy przyczynę. Mianowicie, przyczyną tak naprawdę tego wszystkiego niestety jest uszkodzony wzmacniacz, który powodował zwarcie, niestety uszkodził się. I jak już wiecie z wcześniejszych filmików, jak był ten wzmacniacz wlutowany, to było zwarcie, jak była cewka wlutowana, 0 tam 12 ampera szło. Próbą zwarciową przy wlutowanej cewce na podaniu napięcia na górną nóżkę, co się działo? Ten właśnie wzmacniacz, który był tutaj wlutowany, grzał się tak mocno, że aż parzył w rękę. Także znowu mi się telewizor chce wyłączyć, muszę nacisnąć. Także próbą zwarciową doszliśmy bardzo szybko do przyczyny zwarcia, czyli tego wzmacniacza, po wylutowaniu wzmacniacza i wlutowaniu cewki. Zero zwarć na płycie tutaj głównej. Wszystkie napięcia są prawidłowe, jakie powinny być. Także moi drodzy, ja już tutaj więcej nic nie zrobię. Smutne zakończenie. Niestety, ale tak bywa. Gdybym miał takich wzmacniaczy 10 sztuk, to nie byłoby problemu, bo bym wlutował nowy i głośnik Bluetooth by działał dalej. Także trzecia część, niestety smutna, zakończenie. Głośnik uszkodzony. Spalony wzmacniacz. Także to by było na tyle. Trzymajcie się.